O, kontroler mi się rozłączył. Czemu tak? O, działa. Tak, działa? Czekajcie, aż muszę zobaczyć. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Okej, działa. Teraz musimy wyczuć moment, aż ta platforma sobie opadnie w dół. Dobra, jest, czyli teraz musimy wystartować. Za 3, 2, 1 i go. Zły moment. Źle to rozegrałem, więc jeszcze raz. Może mi się uda też zdobyć tutaj jakby platynkę. Nie ukrywam, że to byłoby fajne i ekscytujące. Dobra, super. Mamy to. I lecimy z koksem. Bez trzymanki. O, nice, dobra, udało się. O to chodziło. Chociaż nie do końca, znaczy chodziło mi o to, ale tam ominąłem chyba z dwie fajne skrzyneczki i to może jakby zaważyć na tym, że mogę nie zdobyć tu platynki. Moja dziewczyna oczywiście daje sobie radę i mówi, że to jest najłatwiejszy poziom na platynkę, co jest trochę takie zabawne w sumie. Znaczy dla mnie zabawne, osobiście dla mnie to jest zabawne, ale to też trochę takie jest przykre. Dla mnie, bo ja nie potrafię tego poziomu zrobić tak za pierwszym razem na platynkę. I teraz wypadamy stąd! I do góry, do góry, do góry! Crash, crash! Dawaj, speedrun! Speedrun, stary, dasz radę, no. Chcesz mi powiedzieć, że ty się chcesz teraz poddać? Musisz iść i walczyć. Osiągniesz swój cel, prędzej czy później go osiągniesz, ale musisz iść i walczyć. O kurde, miałem aku-aku, nawet nie zauważyłem. No ta, wchodziłem z aku-aku. Dobra, jestem kurde dobry, nie? Nie ogarnąłem petardy, że ja z aku-aku wszedłem do poziomu. Dobra, jest, mamy to. 33 sekundy. Jaki czas? Znaczy, relikt gold. A jaki miałbym ten na platynkę? 25, czyli gdybym jakby nie spowolił się przez tamtą windę, co do góry poleciała, to raczej byłaby bezproblemowo platynka. 72%, super. 12 tych relikwii. Dobra, tutaj jakby zostawiam te poziomy nawet ok. Tutaj chyba praktycznie zrobiłem wszystkie, chociaż Wuthering Heights możemy w sumie zrobić, bo tutaj jest ta sekcja z tą, z kratą, a ja nie lubię, jak wiecie, krat. No to zaczynamy, kurde. Zaczynamy złość, rage, smutek. No, znacie tą regułkę na pamięć. Co ja zwykle gadam, jak ten, jak przychodzi do takich właśnie challenge. Lecimy, 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 wow. No to nie było za fajne, muszę przyznać. Nie przemyślałem trochę tego. O! Dobra, tu se skróciłem trochę. Ale crash, widzicie, crash się tutaj puszcza, nie wiem dlaczego i to jest trochę głupie. Głupie. To jest bardzo głupie. Tu jeszcze jako tako idzie i w sumie dobrze. Dobrze tutaj poszło. Teraz byleby maskę utrzymać praktycznie prawie do samego końca. I będzie cacy. Życie, co tu w ogóle życie robi? Jakby trochę tego nie kumam, nie? Jeżeli ktoś jest też, kto tego nie kuma, to niech da mi znać w komentarzu. I to było w ogóle głupie. Ty, crash dotknął. No dobra, nie będę wchodził w logikę w sumie. Nie ma sensu, to nie ma sensu jakby. Znowu to nawiedzone życie. Naprawdę, jeżeli ktoś też tego nie ogarnia, to niech da mi znać, o co tu w ogóle chodzi, dlaczego twórcy jakby zostawili te skrzynki z życiem. Bo to jest trochę dla mnie dziwna sprawa. O, super.
Dobrze, dobrze. Ej, idzie teraz naprawdę super. O nie. Dobra, jest końcówka. 39 sekund. Ło kurde. Sztosik, sztosik. Platyno. Platyno Cristiano. Dobra. Zostaje nam 16 poziom. I tutaj jeszcze, nie? Cortex Vortex. Jak ja cię nienawidzę. Z całego serca. Chociaż w sumie możemy zrobić teraz tak, że w ramach odstresowania się zróbmy sobie teraz jakby dwa poziomy z tajnego warp roomu, bo mamy je odblokowane. Nie będę wam jakby mówił japońskich nazw ani nic. Wiem, że to jest Night Time oraz Ghost Town. I w ogóle taka ciekawostka. Knight oznacza rycerz, a time to wiadomo, czas. I wiecie, Knight w języku polskim to jest rycerz, a night to jest noc. Widzicie, to jest trochę taka... Nie wiem, ja uważam, że to jest trochę gra słów, szczerze. A tutaj z kolei Ghost Town i dosyć... To jest nawet fajny poziom. Więc lecimy. Dobra, lecimy. To jest poziom zamkowy, gdzie będziemy po prostu ścigali sobie świetliczka. Ale... Nie będę jakby nic dalej gadał, w sensie żadnych ciekawostek ani nic, ponieważ... Będzie specjalny odcinek z Warp Roomu numer 6. I to jest w ogóle głupie, że jakby trochę tracimy czas, żeby Koko z kopniaka walnęła tego ziomusia. O, i przy okazji spadłem sobie, no ale jakby ja jestem do tego przyzwyczajony, że ja lamię w takich sekcjach, szczerze. Mówię, fajne jest to, że Koko ma swoje poziomy chodzące i zanim ktokolwiek powie, ale Crash 3, powtórzę raz jeszcze. Okej, ale co w Crashu 3 było takiego chodzącego, jeżeli chodzi o Koko? No, poziomy z Purą, gdzie to było dosłownie parę sekund, no, ja tu mówię o pełnoprawnych poziomach, a nie o malutkich sekcjach, tak szczerze. Ładnie, ładnie. Wow, to czemu Koko się tak tu zatrzyma w dziwny sposób, lel? Wow, dobra. Jest. To była dosyć spoko akcyjka. To też było nawet dobre, ale zarazem ryzykowne, nie? O, nietykalność, super. Nietykalność boża. I znowu nietykalność boża. A! Dobra, tobie muszę przyznać, że rozwaliło, nie? To było dopiero dobre, nie? Kurde, niezła nietykalność, kurde. Nietykalność mnie udupiła, najgorzej. Dobra, tutaj już nie mam nietykalności, więc... Już sobie nie poraszuję trochę, ale... Czy to jest coś złego? Moi drodzy. Powiedzcie, czy to jest coś złego? Kurde, no dawaj... Jezu, ta Koko jest trochę upośledzona, tak wam powiem szczerze. Ty nawet jedynki ona nie chciała wziąć, co za ułom, nie? Dobra, jest gold, ale ja to jakby sobie poprawię już poza anteną na platino. Bo to jest łatwo platynę zrobić. Dobra, i od razu zabieramy się za... Ghost Town. Bez zbędnego przedłużania. Lecimy z koksem. Po prostu. Moi drodzy... Zapomniałem zapisać. Ja pierdzielę. Gra mi się skraszowała. Dobra. Robimy reset.
Dobra, słuchajcie, save się wczytał, ale jakby to powiedzieć bez relikty tutaj, więc spróbujmy Ghost Town. A night time zrobię poza anteną. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Nie wiem czemu, ale ten poziom działać nie chce, więc będę musiał coś z tym zrobić. Wróćmy sobie może do poziomu Cortex Vortex i spróbujmy jego zrobić teraz. Dobra, wracamy do tego poziomu i zaczynamy oczywiście z failem. No bo czemu nie? Nie wiem w ogóle, co się dzieje w ogóle z tym Night Time. Tfu, nie Night Time, tylko Ghost Town. Będę chciał na 100% to jakoś wyjaśnić, ale kurde, ten poziom się w ogóle załadować nie chce i to jest dla mnie przerażające. Dobra, jeszcze do tego momentu idzie, powiedzmy, wszystko dobrze, ale właściwie już od tego momentu wszystko zaczyna lecieć łeb na szyję. Crash niby ma możliwość biegania po tym, po out of bounds, wiecie, po w ogóle przepaści, a tutaj jakby... No widzicie, co się dzieje zresztą. Sterowanie tutaj Crashem to jest śmiech, to jest żart, to jest nieśmieszny żart, to jest beton, to jest suchar. Widzicie, patrzcie, ile sekund tracimy na to, żeby po prostu poczekać na TT. Dlatego powiem wam szczerze, mam to już gdzieś, czy tu będzie platynka, czy nie. Po prostu lecę do przodu, nie będę jakby się przejmował za bardzo. Bo serio, to mnie za dużo nerwów, szczerze wam powiem, kosztuje. O, ale tutaj na przykład nas nie było i już jesteśmy dalej. Sorry, że się teraz nie odzywałem, ale naprawdę ja się skupiam. To jest jakby... Czasówki to jest o tyle tak przesrana sprawa w Crashu, że to naprawdę jest przygięcie pałki teleskopowej. Dobra, minuta 6. Jaki czas? W sensie, jaki szafir. Oczywiście powtórzę sobie to poza nagraniem. Dobra, moi drodzy, mamy to zrobione. No niestety nie udało się na Golda, ale to już tam naprawdę mnie za bardzo nie obchodzi. Myślę, że z tego będzie więcej niż jeden odcinek, bo naprawdę długa sesja z tego wyszła. Więc dobrze, moi drodzy, teraz pozwólcie, że ja zrobię małe cięcie. Przejdę poziom Night Time i ominiemy sobie Ghost Town i zobaczymy, czy następne poziomy działają. Jeżeli nie będą działać, no to trudno się mówi. Lecimy, let's go. No i jestem z powrotem, 46 sekund. I mamy platino, widzicie, mamy jeszcze lepszy czas niż mieliśmy wcześniej. Zanim wejdziemy jednak do tego poziomu, najpierw zapiszemy i potem będzie Ice Station Bandicoot. Może ten poziom się na mnie skraszuje, bo to jest dla mnie w ogóle dziwne, że ten... No, że Ghost Town się crashuje. A jeżeli Ice Bandicoot Station się też będzie jakby crashował, no to zabierzemy się wtedy za poziomy z po prostu warp roomów tych tutaj na dole, zamiast u góry. Więc pozwólcie, że teraz wejdziemy sobie do tego poziomu i zobaczymy, co i jak. Błagam, żeby on się nie skraszował. Ja zaraz przyjdę poza. Ej, dobra, to jest głupie. Oficjalnie powiem, że to jest głupie. Ten poziom nie chce się crashować, ale... Ghost Town się crashuje. Czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? Jak to jest możliwe, że późniejsze poziomy z gry się nie crashują, a ten się crashuje? To... Czyli mam rozumieć, że ten jest jakimś wyjątkiem, tak? W ogóle wiecie co? Zrestartuję sobie ten trial, bo wiem, że i tak mi się nie uda. I tak okulary zdjąłem dlatego, że położyłem je w drugim pokoju, bo z tej złości na Ghost Town po prostu stwierdziłem, że walić to.
No tutaj musimy 20 skrzynek zebrać. No, bo ja się postaram tutaj zrobić platynę, ale czy mi się uda? Nie uda mi się, bo za każdym razem ten misiek mi musi w drogę wjeżdżać. To jest cheater misiek, kurde. Wiem, że teraz odwaliłem manianę taką, że nie przyleciałem przez wszystkie pierścienie, ale jestem ciekaw, czy mi się uda jakby zdobyć relikt bez tego. Chociaż raczej wątpię w to, no ale wiecie, próbować zawsze można. Najwyżej spotkamy się na samym końcu. Teraz przynajmniej wam pokażę, jak wygląda cała droga pełna skrzynek z czasem. A wygląda to, jak widzicie, między innymi tak. No i tak chyba wam pokazałem całą drogę. Okej. Dobra, pal gumę misiek, teraz ja tutaj rządzę. Ty miałeś swoje 5 minut. Teraz ja tutaj polatam sobie hugokopterem. Jak to Kuba kiedyś na live u Chryska powiedział. To było coś pięknego, nie? Ale to jakby tak... jakby tak zobaczyć i spojrzeć, to jest prawda, to jest trochę taki hugokopter. Dobra, 45 sekund i 84 sekundy i mamy Platino! Platino Fernando! Yeah! Ojojoj, powiem wam szczerze, że to jest masakra z tymi poziomami w tej gierce. Naprawdę, to jest masakra. Ta gra tak potrafi wykończyć człowieka. 10 platynek, 3 goldy i 3 szafiry. Ładnie. To jest bardzo ładny wynik, naprawdę, bo nie sądziłem, że dojdę do takiego. Dobra. 16 i teraz tak. Więc co mamy do roboty? Teraz już te takie, powiedzmy, spoko poziomy zostały, bo tutaj został jeden, tutaj zostały 3 poziomy, tu zostały 2, a tu zostały też 3. No i dobra, który robimy pierwszy? Dobra, niech będzie Arctic Antics, bo to jest pierwszy poziom w gierce i to pójdzie nam chyba tak. O, tak o, bo jest bardzo prosty. Więc podejrzewam, że zrobimy wszystkie dzisiaj poziomy, jeżeli chodzi o relikty, oprócz tego, oprócz właśnie Ghost Town. Lecimy sobie z Koksem, z pierwszym poziomikiem. No to już praktycznie lightowo jest, nie? Myślę, że tu możemy bez problemu mieć platynkę, aczkolwiek nie chcę tutaj jakby zapeszać ani nic obiecywać. Bo jakby to powiedzieć, ja nie lubię za dużo takich rzeczy obiecywać, bo potem będzie, że o, nie dotrzymałeś słowa, miała być platynka. Tutaj w ogóle byłaby maska Aku Aku, ale została ona zamieniona w cyferkę 2. Nie ma to jak Aku Aku, który został cyferką. To jest takie piękne. Śmieszmy kochać maski, bo szybko zamieniają się w liczby. Dobra, tutaj omijamy sobie, bo tu nie ma żadnych skrzynek z czasem. Pyk. O, tu w ogóle nie ma maski Aku Aku. O, proszę. Myślałem, że będzie. Dobra, tu co omijamy? Pyk, 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 pyk. Ładnie, ładnie. Dobrze idzie. Goldzik. Będzie można sobie poprawić poza nagraniem. Kurde, patrzcie, taki sam czas bym miał. Gdybym miał 36 sekund, to miałbym już gwarantowane platino. Ale no niestety nie udało się, nie można mieć wszystkiego. Pamiętajcie, moi drodzy, to jest ważna lekcja, nie można mieć wszystkiego. Kompaktor reaktor czy Wizard and Lizard? Dobra, lecimy tu. Woo, pik! Lecimy, lecimy w mój ulubiony poziom. Tak, lubię bardzo. I czemu ten nie Merlin, tylko rycerz ma majty same? Co on się zamienia w Merlina w samych majtach, kurde? Skrasza trójki. To Merlini tylko mogą mieć majty, a nie tacy takie rycerzyki, kurde.
Dobra, maskę straciłem, bo w nitro wleciałem. Na pełnej. Kurde, co jest? Czemu mnie to tak spowolniło? Dobra, nieważne. W każdym razie mamy relikt. Gold. No niestety. Gdyby nie spowolnienie, to myślę, że byłaby platyna. Dobra. I teraz, widzicie, tutaj mam tak samo. To jest taka sama sytuacja, nie? Tutaj może jeszcze poprawię to poza anteną, ale czas na kompaktor, reaktor, ale zanim to zrobię, mimo co, lepiej zapisywać. Nawet, że może być to uciążliwe bardzo, to uwierzcie mi, lepiej zapisywać. Ja wiem, co mówię. Sami widzieliście, co się dzisiaj odwaliło. Dobrze, moi drodzy, zatem ruszamy sobie z poziomikiem na pełnej, wagonikiem, ciuch, ciuch, ciuch. To jest minigierka z Hugo dosłownie wzięta. Tak, wszystko co kojarzy mi się z Hugo jest zarżnięte w tej gierce, oczywiście. Twórcy musieli się bardzo Hugo inspirować. Oczywiście, że tak. Ten poziom jeszcze jako tako jest łatwy, jeżeli chodzi o relikty, bo uwierzcie mi, pozostałe te poziomy laboratoryjne nie są wcale takie łatwe. One tylko sprawiają pozory łatwych, ale w rzeczywistości to jest czyste piekło. Teraz tutaj, tak, 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 o tak, 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 dobrze, tak mi dobrze, tak mi rób. Mam nadzieję, że to nie zabrzmiało dwuznacznie. Kurde, to jest najgorsze, bo jak to właśnie tak opada, to potem jakby czas trochę zajmuje, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale nie lubię czegoś takiego, że czas mi jest zajmowany przez takie pierdoły właśnie. Dobra, goldzik. To też jest zadowalający wynik. To wszystko jakby będzie poprawiane poza, ale w ogóle ile ten? 2 sekundy się spóźniłem, najgorzej. To wszystko przez te co zgniatają, te takie... No wiecie, te takie no. Takie no. Mamy 6 goldów, 10 platyn i 3 szafiry, dobra. Tutaj, o nie, o nie, o nie, o nie. Tutaj mamy ten poziom i ten poziom. Banzai, bonsai. Wiecie co? Zrobimy sobie teraz tak, że ja polecę na ten. Na Gold Rush. To jest dobry pomysł. Dobra, lecim z koksem. Tutaj może platynkę zdobędziemy, ale ja na to nie liczę. Ale... Może jak grzecznie poproszę świętego Mikołaja, to będzie platynka? Serio, naprawdę ja się dziwię, że mi się chce to pokazywać, te relikty. Ale dużo miejsca mi, kurde, teraz będzie to nagranie zajmowało. Ja pierdziule. Tego akurat nie przewidziałem, że to będzie tyle miejsca zajmować. Trudno się mówi, żyje się dalej. Jakby dla widzów trzeba się poświęcić trochę. Nie po to robię jakby tę serię, żeby się nie poświęcać. No nie, no w pewnym stopniu się poświęcam.
Naparzamy teraz szybko, 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 szybko. Jakby zapomniałem trochę, że tutaj jest sekcja z tymi siatkami, nie? Dlatego ten poziom uznałem, że będzie fajny, żeby go zostawić na koniec, ale teraz trochę tego żałuję, że go zostawiłem. Bo już teraz, tak na dobrą sprawę, to jest ostatni poziom, gdzie są siatki. Tak szczerze. Bo już potem nie ma siatek. Więc te najgorsze poziomy mamy jakby za sobą. Znaczy, ja oczywiście te niektóre będę powtarzał, bo szafir to trochę jest, no, coś przykrego, no ale mam nadzieję, że tutaj nie będzie szafira tylko. Dobra. Tu do tego momentu jest wszystko git. Wszystko idzie zgodnie z planem. Taką mam przynajmniej nadzieję. Teraz spokojnie. Ja jakby co, może teraz będzie tak, że ja się wyciszę. Bo tak też może być, że ja się tak bardzo skupię, że się wyciszę. Bo jednak to jest sekcja, której ja nie chcę spieprzyć. Bo to tu spieprzę i tak naprawdę już po mnie. Mówiłem, mówiłem. Dobra, jesteśmy z powrotem, jak widzicie, udało się. Teraz zostaje już tylko, no, głupota. Szafir. No to będę musiał powtarzać ten poziom najgorzej. Ale będę miał dużo poziomów do powtarzania. Jezus Maria. Ale 80% już jest wbite, no. Tutaj jeden, tutaj trzy poziomy aż. Wow. Tutaj dwa. Tutaj już nic. Więc tak naprawdę tutaj dwa, tutaj trzy, tutaj jeden i tutaj jeden. Okej. Więc Crash and Burn. Dobra. Tam będzie dalej, jakby to powiedzieć, ten czas. No jak widzicie, już jest tam zegarek, czeka na nas. Chce nas już przytulić, ale my nie możemy jego przytulić, no bo widzicie, co się dzieje. Lecimy po prostu na pełnej, bez zbędnego jakby zatrzymania. Lecimy. Oj, dobra, już widzę, że poziom będzie, no będzie Gold albo Szafir. To ja już jestem w stanie teraz wam zakomunikować. No i przy okazji fail. Nie wiem, kurde, powiem wam szczerze, zaczynam mieć wątpliwości w siebie, tak szczerze. Może przechodzenie reliktu, relikty praktycznie. Nie wiem, może przechodzenie to wszystko jednego dnia ma swoje jakby troszeczkę konsekwencje. No niby mam to z głowy, bo będzie trochę zapas wideo przynajmniej, ale czy takie poświęcenie się jest tego warte? Nie wiem, seria początkowo miała trwać tylko 4 odcinki, ale jak teraz patrzę, to by musiały być naprawdę gigantyczne odcinki. To by musiała być taka druga seria z Super Mario 64. Siema, szkielecie, który wcześniej był Koko. Z Koko został szkielet i to jest smutne.
skupienie mode właśnie był aktywowane. I teraz jaki relikt? Gold. I to mi wystarczy. To mi wystarczy w tym poziomie. Tu mamy Avalanche. I te... ja pierdziule. Najgorzej, powiem wam szczerze, najgorzej. Wiecie co? Ja sobie chyba zrobię małą przerwę. No, myślę, że to będzie dobry pomysł, bo trochę się z sił wypompowałem, a tu mnie jeszcze czeka 9 czasówek, więc wiecie co? Ja po prostu sobie zatrzymam nagrywanie. Może dokończę dzisiaj, trochę potem, a może nie. Więc jeżeli nie dokończę, to mam nadzieję, że wam się spodobało. I tyle w zasadzie. Nie będę tutaj przedłużał. Ja sobie póki co przerwę zrobię, bo serio wykończony jestem trochę tym. Więc trzymajcie się, cześć i pa pa. Więc witam was bardzo serdecznie po przerwie. Tak, potrzebowałem sobie 2 dni, żeby sobie odpocząć trochę od tej gierki i nabrać siły, by zmierzyć się z kolejnymi poziomami. Więc tak, 2 poziomy, 3 poziomy, 1 i tam jeszcze w sobie u góry, więc już nam naprawdę niedużo zostało. Dobra, więc chyba zaczniemy sobie już od tego warpruba i Fahrenheit Frenzy. Zaczynamy. No dobra, to co, rozpoczynamy sobie poziom, tak myślę. Nie ma to, co tutaj przedłużać, lecimy z koksem, z tą czasówką, miejmy to już za sobą po prostu. Nie powiem, że nie, jestem coraz to bardziej lekko mówiąc striggerowany tym, że niektóre łatwe poziomy nie mogę zrobić na jak najlepszy wynik, w sensie wiadomo, zanim ktokolwiek powie, no to Michał, postaraj się, nie wiem, porób więcej może tych restartów i tak dalej. No właśnie nie, no bo z drugiej strony nie chcę też, żeby nie wiadomo jak dużo było cięć i nie wiadomo czego. Znaczy, nie to, że to jest dla mnie problem zmontować cokolwiek, no bo uwierzcie mi, ja uwielbiam montować. Uwielbiam montować, uwielbiam sobie tam, no, dośmieszniać trochę materiały, co nieco coś tam podkoloryzować w materiałach. W sensie, wiecie, jakiś tam, powiedzmy, raz w czas znać śmieszny montażyk i tyle. No ale... sądzę, że gdybym na przykład nie failował w tym momencie, to byłaby już ta minuta zaoszczędzona. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, uderzyłem w ścianę, najgorzej. Ale przyznam wam szczerze, że... nabrała mnie strasznie dziwna ochota na pizzę hawajską, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to przez to, że mamy tutaj poziom, gdzie jest dużo ognia i nie wiem, mam ochotę sobie coś zjeść. Ale dlatego, że po prostu mam jakąś dziwną ochotę na pizzę hawajską. Mimo, że nie jestem jakimś super fanem pizzy hawajskiej, to teraz mam na nią jakąś taką ochotę. Nie wiem, mój organizm, nie wiem czego on szczerze tak pragnie. I zanim ktokolwiek powie, no kurde, przed chwilą powiedziałeś, że pizzy hawajskiej. Tak, ale mój organizm ostatnio chce próbować jakichś dziwnych rzeczy. Jakichś dziwnych dań. Dziwnych, kurde... zresztą, to jest jakby temat na dłuższe posiedzenie, czego mój organizm chce czasami spróbować. I ja nienawidzę jakby tych tutaj zgniatających cosiów. Nie wiem jak to się potocznie nazywa. Ja na to mówię taka ścianka zgniatająca. Wy możecie mówić na to, nie wiem, młot pneumatyczny czy coś. Ja po prostu na to mówię, że to jest ścianka, której bardzo nie lubię, ponieważ bardzo mnie ona denerwuje i jakby przez nią dużo czasu tracę. Jak sami zresztą widzicie. Bo byłbym wcześniej, szybciej byłbym nawet. Ale... no, stało się, co się stało. To myślę się, że w tym poziomie platynki nie będzie, ale chcę chociaż, żeby był goldik. To będzie coś fajnego. To będzie efekt raczej zadowalający. O, platynka! Wow! To tego się akurat nie spodziewałem. Ja się bardziej na szafir albo na golda nastawiałem. Wow! Oczywiście, standardowo trzeba będzie sobie zapisać, no bo to trochę byłby smutek, żal i niewybaczenie, gdybym sobie teraz nie zapisał.
No bo mimo co lepiej zapisywać sobie, bo czasami jakby to powiedzieć, crash się może sam z siebie skraszować i dopiero będzie płacz i zgrzytanie zębów. A uwierzcie mi, tych poziomów nie chciałoby mi się już powtarzać, gdybym miał... Na przykład gdyby miała mi się w tym momencie PS2 skraszować, to by mi się już nie chciało powtarzać tych poziomów. Dobra, lecimy sobie z tym poziomiksem. No jestem ciekaw, na jaki tutaj czas mi się uda zrobić ten poziom. Szczerze powiedziawszy... Nie pamiętam, jeżeli chodzi o jakieś wspomnienia z czasówką, czy ja miałem z czasówką skoko jakiś problem. Szczerze powiedziawszy, podejrzewam, że był jakiś, ale... No ja za dzieciaka lubiłem ten poziom, aczkolwiek po prostu jest on, przynajmniej sprawiał mi problem, ta sekcja z tsunami mi sprawiała problem. O, to chciałem bardziej powiedzieć. Nie mogłem się przez chwilę wysłowić, wybaczcie. Dobra, byk. Muszę tutaj jakby zahaczać o te skrzyki z czasem, dlatego że tsunami nie niszczy ich. W sensie, że niszczy, ale skrzynka z czasem jakby nie reaguje na to tsunami. To jest coś ala właśnie w tym, Great Balls of Fire. Kurde, i widzicie... najgorzej. Dobra, robimy raz jeszcze. Jakiś w ogóle tutaj, nie wiem jak te samochody się nazywają, ale śmieszne te pojazdy, sobie powiem, że nie. Tak wyglądowo one są śmieszne, strasznie. A, fajnie, wziąłem aku, po czym go straciłem, pozdro 600, o i tutaj jeszcze przy okazji, powiedzcie, no. Po co zrobić normalnie poziom, kurde. Po co to komu? Przecież lepiej failować, lepiej się zdenerwować, lepiej potem, kurde, nie wiem. A nie będę się doszukiwał logiki w tym wszystkim. Po prostu lepiej zdenerwować się, rage'ować, być smutnym, być pogrążonym w żałobie. Nie wiem. Myśleć nad zamknięciem kanału przez to. Oczywiście żartuję, nie? Nie bierzcie moich teraz słów na serio, ale zaraz prawdopodobnie będę to edytował, dlatego że to już troszeczkę jest przegięcie pały. W ogóle ja to nagrywam w środę, 9 października. I dzisiaj o godzinie 15 albo 14.30, zobaczymy o której, zamykam głosowanie na grę, która będzie streamowana. Bo jak wiecie lub nie, ostatnio sobie na live'ach przyszliśmy Need for Speed'a Carbona. Przepraszam, Need for Speed Carbon. Taką fajną gierkę. I zarządzałem głosowanko, gdzie grami, które były w głosowanku, był Resident Evil 4, God of War 2, Hitman 2. No i jakby to powiedzieć, Resident Evil zniszczył God of War'a, Hitmana. No, praktycznie Resident Evil zamiótł wszystkie te gry pod dywan. Serio mówię, bez żadnych tutaj niedomówień, bez żadnych kłamstw, mówię serio. Sami sobie będziecie mogli zobaczyć, o ile nie zapomnę dać linka do wyników. Albo może tu gdzieś zesklinuję, zobaczymy. Ale jestem zadowolony, bo jakby lubię God of War 2 i Resident Evil 4, ale jestem zadowolony, że Resident jakoś wygrywa, nie wiem czemu. Dobra, 35 sekund, pyk. Platynka to była tutaj prościzna, tak szczerze wam powiem. Dobra, platynka tu jest wbita. Tutaj praktycznie tylko jedyna porażka to jest ten poziom, czyli Eskimo Roll. Ale spokojnie, ja za Eskimo Roll się zabiorę poza nagrywaniem. W sensie poza nagrywaniem poprawię czas oraz poza nagrywaniem zdobędę ten klejnot, którego nie mogłem zdobyć. I dobra, zanim jednak zaczniemy poziom numer 11, to przejdę się tutaj, dlatego że tu już jest praktycznie przedostatni poziom Koko i myślę, że fajnie byłoby go mieć już zaliczonego, więc Avalanche! Jakbyście w trakcie tego długiego odcinka słyszeli jakieś tam, nie wiem, buczenie, szumy w tle, to od razu na swoje usprawiedliwienie powiem, że to nie jest mój mikrofon, tylko PS2 głośno chodzi. Chyba nawet to już tłumaczyłem w tej serii, a jak nie tłumaczyłem, to już macie oficjalne tłumaczenia, że
PS2 strasznie głośno chodzi, jeżeli chodzi o płytkę z The Wrath of Cortex. Swoją drogą będę musiał sobie ogarnąć palową, normalną wersję, nie platynową, ponieważ jak pamiętacie te dwa dni temu bodajże, to była sytuacja taka przecież, że ten poziom z crunchem nie chciał mi się wczytać w sekretnym warpróbie. A to jest coś no złego, no bo nie zrobię wtedy 106%, bo nie będę mógł go wam pokazać. Więc dlatego będę musiał sobie albo spiracić, albo kupić wersję palową teraz jakoś na dniach. Ale spokojnie, myślę, że z tym to się da wszystko ogarnąć i damy radę. Chyba, że sobie ogarniałem wcześniej wersję PAL, bo z tego co pamiętam, chyba kiedyś w ramach testu sobie pobierałem wersję PALową The Wrath of Cortex. Ale pewności takiej stuprocentowej nie mam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, jest tutaj. Jezus Maria, popieprzyły mi się kompletnie strony. Gold. Nie jest źle. Gold to też jest dobry wynik. Chyba, że platyna była od 50 sekund albo 409, to wtedy poprawię to poza nagraniem. No, widzicie, spóźniłem się. Tak bym miał już platynę. Dobra, to na 100% poprawię sobie. I teraz tak, w sumie czwarty i piąty warproom mamy już zaliczony, jeżeli chodzi o relikty. No teraz zostaje nam trzeci, drugi i tajny. I w tyle w sumie. I będzie jakby odcinek z reliktów zrobiony. A raczej pewnie go podzielę na dwa takie godzinne odcinki, dlatego że wiecie, raz, że to będzie premiera, a dwa, że to będzie, jakby to powiedzieć, taki nieobowiązkowy strasznie odcinek, no bo nie ukrywajmy, ale relikty nie są jakoś super obowiązkowe w oglądaniu. Czyli teraz tak, trzeci i drugi, czyli w sumie pójdźmy na trzeci już, niech będzie. I niech będzie to The Gauntlet! Minuta 30 na szafir. Siemano kolano, witam was bardzo serdecznie w podziale The Gauntlet i lecimy z koksem. Tutaj mamy aku i skrzynkę z trójeczką. A bieremy se, kurde, co ja będę się ograniczał, ludzie. Zobaczymy, jak nam ten poziom pójdzie. Fajnie byłoby mieć tutaj platynkę, bo wiem, że jestem w stanie zdobyć platynkę tutaj, ale jak się nie uda, to albo się zrobi poza anteną, albo po prostu się oleje temat i pogodzi się z Goldem. Ale jestem w stanie zrobić tutaj platynkę. Nie to, żebym się tutaj chciał teraz wam chwalić czy coś, ale tak was informuję dla osób ciekawskich. Kurde, ale to była głupota już ze strony gry, serio. Tak mnie gra uwaliła soczyście, że to jest naprawdę przygięcie pały. Oj, to przygięcie pały już tyle razy się pojawiło w tej serii, że kiedy ta pałka zostanie przygięta. No i dobra, tutaj możemy zrobić restart trial. Mamy przynajmniej sobie maskę, więc nic się nie stanie. W sumie mógłbym tak ogarnąć restartowanie do nietykalności, ale jak mówię, czas i jeszcze raz czas. Po prostu chcę czasowo się jeszcze jako tako wyrobić z, powiedzmy, czasem antenowym. Jeśli chodzi o teraz nagrywanie, nie chodzi mi o montowanie i zrenderowanie. To było dosyć takie wow z mojej strony. To było takie, nie powiedz wow challenge. O nie, i teraz będzie pomidor, co? No serio, pomidor, serio, nie, na niby. Tak serio, to na niby wam powiem. 14 sekund to jest póki co się fajnie utrzymuje. A tym bardziej, że tu już jest zaraz końcówka poziomu, na dobrą sprawę. I byk. No, musiałem się poświęcić w imię nauki. Dobra, niech se to tam buchnie. Aj, ta ściana mnie teraz spowolniła najgorzej.
kurde! Na samym końcu! Na samym końcu, miałem taki dobry czas, już bym miał na 100% platynkę. Dobra. Jest, 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 32 sekund. Jest, mamy platynę, juuu! Dobrze, dobrze. Dobra, więc oficjalnie cały czwarty warp, trzeci warp mamy za sobą. Tutaj tylko jeden szafir, ale tak, to tutaj platyny są same, więc to jest bardzo ładny wynik. Tu już jestem, powiem szczerze, bardzo dumny z tego. Trzeci warp room naprawdę bardzo ładnie wyszedł, to muszę przyznać. Tutaj bez żadnych tutaj niedociągnięć, powiem, że bardzo ładnie. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Więc tak, tutaj mamy wszystko zrobione. Tutaj też mamy wszystko zrobione. Tutaj też. Tutaj tylko dwa. I tutaj też mamy zrobione, więc tylko tu i tajny warp room nam został. Więc dobra, co pierwsze? A, niech będzie. Jungle Rumble. Wchodzimy tam. Okej, okay, jestem z wami z powrotem. Lecimy sobie z koksałkiem, jeżeli chodzi o ten tutaj poziom, czyli Jungle Rumble, albo Jungle Rumble. Tak też możemy sobie powiedzieć. A ten poziom... Dobra, tutaj było nitro, więc dobrze, że poleciałem w prawą stroną. W sumie to już takie dobre poziomy sobie zostawiłem, jeżeli chodzi o te podstawowe warp roomy. Tak, muszę to podkreślić, że to są podstawowe, dlatego że tajny warp room, no już nie ma tak kolorowo, ale... Ale spokojnie, to za chwilę. Jeszcze pewnie poziom Coco będę robił strasznie źle. W sensie tak strasznie źle, że no... Wiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj mamy już sekwencję z Jeepem. Wow! Niestety pominąłem skrzynkę i to wyszło na moją niekorzyść. Dobra, ścigajcie sobie mnie tutaj. Kurde, one nie niszczą skrzynki. Najgorzej. W sensie, że jak niszczą, to jakby skrzynka z czasem się nie zalicza. Wiecie, pewnie tutaj będę miał golda, znając moje szczęście, albo szafira w najgorszym przypadku, bo raczej nie wierzę w platynę. Znaczy, ten poziom jakby nie jest trudny na platynę, ale jakby to powiedzieć, tutaj liczy się chyba zebranie wszystkich tych czasowych skrzynek, a jak się jakoś pominie, to już tak naprawdę jest kaplica, jeżeli chodzi o ten poziom, ale... Nie mam tutaj pewności 100%, a nie chcę jakby, wiecie, zgadywać, nie chcę tutaj ten... Wydaje mi się, że raczej platyny nie będzie, ale zobaczymy. Wszystko tak jakby końcówka poziomu, czyli ten exit, który będzie teraz, to wszystko zweryfikuje. Więc biegiem do exitu. Czas na weryfikację będzie zaraz. Minuta 10. A jednak jest platyna, więc super. Dobra, więc zostaje nam tylko już ostatni poziom, czyli ten Banzai Bonsai. Tutaj mamy golda, ale zobaczymy, jak Banzai Bonsai wypadnie. Bo jeżeli Banzai Bonsai będzie miało też platynkę, to tylko będzie trzeba tutaj jednego. Albo w sumie nie wiem, czy mi się będzie chciało H2O no powtarzać, tak szczerze. Jak będę miał na to ochotę, to powtórzę. Dobra, więc bez zbędnego przedłużania wlatujemy do Banzai Bonsai! No i dobra, to jest bardzo dla mnie nostalgiczny poziom przez pryzmat Chrystka. Dlatego, że pamiętam livestreamy Chrystka, jak Chrystek tutaj siedział dosyć długo i w sumie mu się wcale nie dziwię, bo poziom nie jest jakoś super dobrze zrobiony i Coco tutaj... No, widzicie co sama robi, nie? Więc... Oh my god! To jest jeden z gorszych, jak nie najgorszych poziomów na relikty. Serio, ten poziom to jest jedno wielkie przegięcie pały. Bo raz Coco sobie skacze jak chce, a raz sobie nie skacze kiedy chce. I to jest straszne. Wow, o! No jak widzicie, zdymałem już ten poziom. Ale jak będzie gold, to też jest dobrze. Jak będzie szafir, no to... To się pogniewamy. Bo szafirów nie lubię. Nie będę tego ukrywał. Bardzo nie lubię. Jakbym się przez jakiś dłuższy czas nie odzywał, to oznacza, że się po prostu skupiam. A, już zdymałem, fajnie.
Ale przyznam, że to, że twórcy nie zaprogramowali z tą maską Aku Aku, która może się pojawić w czasówce, mimo że wejdziemy z nią i wejdziemy w zegar, to w sumie nie jest takie to złe, szczerze. No, jak widzicie, w nitro wleciałem najgorzej. O, super, super, Koko nie ogarnęła petardy. Super, świetnie. I teraz naprawdę, gdy tak sobie mam przypomnieć, jak się grało Koko of Ancient Trilogy, to Koko of Ancient Trilogy jest 100 razy lepsza w sterowaniu i wolałbym szczerze tą Koko z Ancient Trilogy. Co to w ogóle było? Dlaczego Koko skrzynki nie zniszczyła? Oh my goodness. Ona powinna normalnie skrzynkę zniszczyć, a nie zniszczyła. I to mnie zastanawia dlaczego. Znowu to samo, kurde. Wciskam prawą gałkę analogową, żeby poleciała w prawo. W sensie, tfu, nie prawą gałkę, tylko lewą gałkę analogową, żeby i wciskamy, żeby ona poleciała w prawo. Ona ma mnie w dupie. No i widzicie. Co za Koko, Jezus Maria. I widzicie, i to jest właśnie między innymi powód, dlaczego ja nie lubię robić reliktów w The Wrath of Cortex, a już tym bardziej reliktów w poziomach Koko. Czy to jest po prostu maraton złości, frustracji, gniewu, załamania nerwowego, pójścia do toalety, spaniu na kiblu Jima. Nie wiem, naprawdę, to jest maraton wszystkiego. Pyk, pyk. Okej. No i widzicie, i na przykład chcę użyć tego kopniaka, a Koko jakby się buntuje i ona nawet nie chce tej jaszczurki kopnąć. To jest głupie, strasznie. Zauważyłem pewną rzecz, że w przypadku Koko, jak to było z Crashem, że u Crasha jest coś takiego, że Crash se może od razu wciskać kwadrat i atakować, co nie? W przypadku Koko to niestety tak nie działa. Koko musi z... jakby wcześniej ten atak odpalać. I widzicie, teraz przez nitro zginąłem. Ja pierdzielę, naprawdę, tu już zaraz nerwicy człowiek dostaje. Jakby to powiedzieć, Koko praktycznie z wyprzedzeniem musi ten atakować. Nie tak jak Crash, że może się od razu zaatakować. I widzicie, znowu mnie nagle pył z nitro uderzył. Mimo, że to nitro było dalej. O! Teraz Koko serio nie ogarnęła. Dobra, pyk, pyk, pyk. W ogóle do tego poziomu trzeba będzie wrócić, bo już mamy klejnot, który potrzebowaliśmy do odblokowania tej sekcji. Jak to jest możliwe? Na samym końcu zginąłem! Byłem blisko! Ej, ale to jest głupie! Miałem maskę Aku Aku i nagle, kurde, Koko padła tak, jakby to było, nie wiem, Crash to Insanity. No się teraz striggerowałem bardzo, powiem szczerze. Bardzo się striggerowałem. Zapamiętaj jedno, ogień z pochodni cię insta-killuje. Ninja Filthy Frag był przed chwilą. To było bardzo ryzykowne, co zrobiłem, ale trudno się mówi. 46,50. Gold. W tym poziomie chyba gold mnie będzie satysfakcjonował, mimo co. No dobrze, moi drodzy, już jesteśmy z powrotem. 45 sekund, wow, spóźniłem się. No dobra, trudno się mówi, najwyżej się zrobi to poza anteną. 27 na 30, super, świetnie, bardzo fajnie.
tam odliczyć. Co się stało? Dlaczego mi telewizor się zbugował, lel? Tu mi przed chwilą nie wiem czemu. Ten telewizor ma w ogóle ze sobą jakiś problem, ale trudno się mówi. To tam nie licząc. Jezu, nie nazywał się. Ghost Town. No, nie licząc Ghost Town, to tak naprawdę już te dwa relikty zostały. Ponieważ tutaj mamy wszystko już. Super. Tutaj również mamy wszystko. Tutaj to samo. Tutaj to samo. I tutaj to samo. Czyli jaki jest ogólny stan? 14 platyn, 9 goldów i 4 T. Ładny wynik, bardzo ładny. Mamy najwięcej platyn. Super. Dobra, więc teraz lecimy sobie właśnie na te dwa ostatnie poziomiki, o ile one nam się aktywują. Czyli Solar Bowler oraz Force of Nature. Albo Natur. Nie wiem, jak to się czyta i wymawia. Chyba zaczniemy od tego, ponieważ Solar Bowler ma fajną muzykę, bo to jest muzyka z kredytów, ale przyznam, że tego poziomu bardzo nie lubię na czasówki robić, więc lecimy z tym. Dobrze, że zapisywałem, bo zobaczymy, czy się teraz skraszuje gra. Mam nadzieję, że nie. No dobra, lecimy sobie z poziomikiem. Woo! I czasóweczka, hehej. Jestem ciekaw, jaki czas tutaj osiągnę. Raczej nie spodziewam się platynki, no ale mogę tylko sobie co jedynie się domyślać i zgadywać, co to będzie. Postaram się jakby wszystkie skrzynki zbierać, te z czasówką oczywiście, bo jakby to powiedzieć, zależy mi trochę na... No na tym, na relikcie platynowym. Bo tutaj wiem, że jestem w stanie to zrobić i to bezproblemowo, ale... Jak widzicie, szybciej się nie da poruszać, jeżeli chodzi o ten... O ten, tą deskę snowboardową. Chciałem przez chwilę powiedzieć surfingową, ale nie, to jest snowboard. Kurde, jedna dwójka została ominięta, najgorzej. Może ta dwójka by już pokazała mi platynę, kto wie. A tak to już teraz zablokowałem. O i kolejna dwójka, to już 4 sekundy ominęłem. 6 sekund! Najgorzej, kurde! No jeżeli trzeba będzie, to go powtórzę sobie poza anteną już, bo wiadomo, no nie będę wam w nieskończoność pokazywał, tym bardziej, że to już jest tylko poprawienie na ten, na lepszy relikt, a raczej nikt by tego nie chciał oglądać, uwierzcie mi, nie chcielibyście tego oglądać. Co to będzie? Kurde, szafir! Ja pierdzielę, to na 100% będę musiał poprawić ten poziom. Dobra, no tak jak powiedziałem, na 100% trzeba będzie powtarzać. Tym bardziej, że widzicie, zająłem tak naprawdę... Gdyby nie to, że pomijałem połowę skrzynek, to pewnie bym miał już tutaj albo golda, albo platynkę. Jestem wręcz pewien tego. Jak wygląda teraz nasz stan? 5 szafirów, 14 platyn. A, szafiry nie mają podjazdu do platyn. Prędzej goldy mają podjazd. Bo są coraz bliżej. Dobrze, no to zostaje nam już ostatni poziom, bo pewnie Ghost Town dalej nie będzie działał, ale zobaczymy sobie po przejściu tego Solar Bowler, czy zadziała. To może wtedy jeszcze pokażę wam ten Ghost Town i już wtedy będziemy, że tak powiem, wyjaśnieni do końca. Więc Solar Bowler, mam nadzieję, że ty się nie skraszujesz. Minuta, ja pierdziule. Dobra, działa ten poziom. Wow. Fajnie, cieszę się. Ech, dobra. Nie pamiętam, która to była droga, ale chyba trzeba było iść na lewo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Żeby tam jakby ominąć połowę poziomów i zdobyć nawet fajny wynik. Aczkolwiek, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Zależy mi tylko tutaj na goldzie. Nie muszę mieć platyny, tak szczerze wam powiem. Kurde, znowu to samo, ja pierdziule. Ale przyznam, że soundtrack ten poziom ma bardzo fajny, to mogę przyznać, ale posłuchamy sobie go bardziej już, gdy będę robił
klejnoty. Dobra, to jednak złą drogę wybrałem, ponieważ tam jest góra. Rura w górę. Góra, chciałem powiedzieć. Jezus Maria, co ty robisz, Crash? Ty weź się mnie słuchaj chociaż raz. Dobra. O, miałem aku, nawet nie wiedziałem o tym. Lol. Serio, nie wiedziałem, że mam aku tutaj. Ja myślałem, że jakby lecę sen goło i wesoło, że tak powiem, na goło i wesoło. No ale jak widzicie, ogarnąłem sobie taką ścieżkę. Wow, to było już głupie. Dobra, widzimy się tutaj jakby co, bo zaszedłem dosyć dalej, a nie chcę mi się ciągle wam pokazywać tego początku, bo to jest trochę takie... Ja pier... Dobra, jesteśmy... Kurde, nie! To jest sekcja dla masochistów. Wychodzę stąd. Aaaa! No, wyszedłem, kurde, w nitro wpadłem, najgorzej. Dobra. Ponownie. Uuu. Dobra, tutaj mamy skrzynki, bierzemy se je. I teraz na spokojnie, nikt tutaj nas nie pogania. Trochę zwaliłem. Dobra, nieważne. Leci. O kurde, co to są za platformy? Ja pierdziu. Mimo, że grałem w tę grę niejednokrotnie, to jest ona zaskakująca coraz to bardziej. O! 34 sekundy. Gold. To jest bardzo zadowalający wynik i myślę, że chyba nie ma sensu tego powtarzać, ale zobaczymy. 30 sekund. Widzicie, spóźniłem się o 4 sekundy. Może to poprawię sobie poza nagraniem. Dobra. De facto powinniśmy już skończyć, bo wiecie, jaki jest stan z poziomem Ghost Town. Ale jednak zapiszę sobie i zrobimy pewien eksperyment. Może teraz ten poziom zadziała, może nie wiem. Dwa dni PS2 nie chodziła, więc może... Może to coś zmieni. Zapisałem sobie na całe szczęście, mam 89%. Jeżeli teraz on się nie wczyta, no to będę musiał, a raczej będę zmuszony ogarnąć sobie wersję PAL, albo piratkę, albo kupić sobie. Więc wejdźmy do tego poziomu i zobaczymy, co się stanie. Moi drodzy, tak jak podejrzewałem, niestety trzeba będzie ograć sobie wersję PAL, bo tak to niestety nie zadziała ta gra. Przykro mi. Niestety nie pokażę wam teraz tego poziomu. Pokażę wam, jak będziemy robili sekretny warp room, to nie wiem, zrobię prawdopodobnie jedną próbę z reliktem i resztę normalnie. Chyba że w międzyczasie dogram jeszcze relikt bez komentarza głosowego albo z komentarzem, zobaczymy. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten bardzo długi odcinek lub te dwa bardzo długie odcinki wam się spodobały. Jeżeli tak, to łapka w górę, komentarz, czy seria jest w fajny sposób prowadzona, czy nie, czy jestem informatywny. Jeżeli jesteś nowy, to zapraszam do subskrypcji, dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. A my widzimy się już prawdopodobnie, a raczej to jest pewne, że w ostatnim odcinku z Crasha Bandicoot The Wrath of Cortex. Trzymajcie się, cześć i pa pa!